związki zawodowe to nie jest twór, który walczy z pracodawcą, tylko on mu pomaga w tym, żeby zgodnie z kodeksem pracy było prowadzony zakład pracy. Związkowiec jest mostem między pracodawcą a pracownikiem. Bo teraz sobie wyobraźmy, że 30 pracowników idzie do dyrektora i się zaczyna kłócić. Idzie związkowiec i przedstawia postulaty. Musimy odwalać całą robotę za szkołę, można powiedzieć, bo w szkole nikt się nie nauczy o prawach pracy. Jak wygląda praca, że praca to nie tylko jest kierat, ale też i prawa. Prawo do ubrań roboczych, do odzieży ochronnej, prawo do przerwy. A pracodawcy nie chcą tego słyszeć. Im się wydaje, że pracownik ma tylko przyjść, odwalić swoją orkę i to wszystko. Ja nie jestem wrogiem pracodawców, jestem wrogiem wyzysku człowieka. To jest tak, że ludzie by chcieli żyć na jakimś godnym poziomie. Chciałbym, żeby moje społeczeństwo składało się z ludzi, a nie z wyrobników i z wyzyskiwaczy.